Siemanko, zapraszam. Siemanko, cześć wam wszystkim. Chciałem powiedzieć taką krótką historyjkę. Dzięki temu, że trenuję sporty walki, że spełniam się w tym, co robię. Robię to, co kocham. Dzięki temu zarabiam również pieniądze. No to jeszcze poznaję multum naprawdę zajebistych ludzi. Z wieloma z nich dzięki właśnie temu, że trenuję, zacząłem współpracę. I teraz taka krótka historia na temat mojego nosa. Od lat gdzieś tam ten nos jest zabijany. Od dzieciaka zacząłem boksować. Wiele razy był on dość mocno obity. Kilka razy był złamany, przestawiony. No i tam po prostu w środku zaczęło się to wszystko narastać i do tej pory praktycznie w ogóle przez niego nie oddycham. Żeby się spokojnie wyspać, musiałem kropić nos kroplami, bo inaczej się budziłem już. Ostatnio, nawet przed ostatnią walką, miałem tak, że nie wysypiałem się przez to, że śniło mi się, że się topię albo że ktoś mnie gdzieś dusi jakąś techniką. Budziłem się spocony. Naprawdę nie jest to nic przyjemnego i nikomu tego nie życzę, nawet najgorszemu wrogowi. Wiadomo, moja wydolność też nie była taka, jaka bym chciał, przez to choćbym robił wszystko tak jak książkowo, jak się robi, to i tak w życiu bym nie zrobił tyle, co osoba ze zdrowym nosem. Przechodząc dalej, właśnie poznałem wiele osób dzięki temu, że trenuję i poznałem również Gracjana z teamu Muscle Pump. Dzięki niemu na operację nosa, na którą musiałbym czekać, na Narodowy Fundusz Zdrowia około 3 lata. Chłopak pomógł mi w tym i operacja odbędzie się już w ten poniedziałek. Jest dość szybko. Jestem umówiony do naprawdę dobrego specjalisty. Może jeszcze po zabiegu powiem kilka słów, jak się czuję i co się w moim życiu zmieniło. No na razie jestem pełen optymizmu i mam nadzieję, że niedługo po zabiegu dojdę do siebie i będę mógł z powrotem wrócić na salę treningową. Już zaczynam być głodny treningów i jestem ciekawy nowej wydolności. Mam nadzieję, że zrobię życiową formę i jeszcze nieraz pokażę wam się w jakichś dobrych walkach. A póki co jedziemy do sklepu porozmawiać z Gracem. Siema. Siema. Siemano, witamy was wszystkich w sklepie Muscle Pump. Gościmy dzisiaj Resa. Jest to nasz przyjaciel, a w sumie można powiedzieć, że brat z teamu, bo wszyscy tutaj czujemy się i szanujemy się jak bracia. No i Ares parę dni temu przyszedł do mnie z prośbą, czy znam kogoś, czy mógłbym mu pomóc w sprawie przegrody, w sprawie nosa. No ciężko mu się oddycha, a wiadomo, że wśród jego sportu, którym się zajmuje, wśród sportu walki, jest to najistotniejsza rzecz, aby ta wydolność była na wysokim poziomie. No i postanowiłem, że coś spróbuję zrobić, że jakoś mu pomogę. No, znajomości akurat na tyle pozwoliły, że dało się to ten termin przyspieszyć. No i w poniedziałek Ares będzie miał już zabieg. No, mamy nadzieję, że wszystko pójdzie tak, jak ma pójść pomyślnie i w końcu odzyska ten oddech. Te 30% dodatkowe na pewno wskoczy, a to przełoży się na efektywniejsze treningi. No i późniejsze wygrane. No, taką mamy nadzieję i cieszymy się bardzo, że mogliśmy mu pomóc, no bo o to w życiu chodzi, żeby sobie pomagać i z takiego założenia my tutaj wychodzimy, także tyle słów chyba ode mnie. Trzymajcie kciuki za powodzenie, a ja mogę zbić pionę i czekać na efekty.
Siemanko. Cześć, cześć. Yo, man. Siemano, jesteś u Adriana. Arasik tutaj odpoczywa. Już po zabiegu. Jak się czujesz, Mordo? No, dwa wideo, ja zabieg septoplastykę nosa. No, dzisiaj wyjęli mi już kilka metrów sznura, który miałem w nosie. Tak zwana tamponiada. No, ogólnie pocieszali mnie ludzie. Nie wiedziałem, że to aż taki ból. Bolą zęby, boli głowa. Jest masakra, nie? Leki przeciwbólowe działają półtorej godziny. Nie można ich podawać cały czas. Ej, nie śpi się, kurwa, dwa dni męczarni po prostu, ale już jest po wszystkim. Dzisiaj mi tylko to wyciągnęli z nosa. Rzuciłem się na łóżko, pospałem parę godzinek i no i dochodzę, jestem powolutku wśród żywych, dochodzę powoli. Także co, niedługo wracamy na salę, nie? Tak jest, no już się mogę doczekać. Jeszcze przy zabiegu wyszły jeszcze jakieś tam małe komplikacje i... Słyszałem właśnie, pisali o tym właśnie na WP, że założyłeś tam dźwignię piórkowi. Na śpiocha. Głupi Jasiek, Ares. Tak zwana śpiąca dźwignia. Śpiąca dźwignia. Nowa technika kończąca. Śpiąca dźwignia. No jeszcze tam mam jakieś narośli, które będą likwidowane laserem, ale to już podobno jest bezbolesne, mam nadzieję. No i tyle. Co, no już nie mogę się doczekać, jak wrócę na salkę. Widzimy się na treningu jak najszybciej. Do zobaczenia.